o innych aspektach. Jak to jest? Andrzej, jak często ty oglądasz w akcji syna? Często. Zawsze oczywiście chcemy oglądać te mecze, choć czasami jest tak, że nie ma czasu, ale oglądamy bardzo dużo koszykówki. Jesteśmy, koszykówka to oczywiście pasja, życie, praca. Przychodzimy do domu, jest mecz Ekstraklasy, potem jeszcze będzie Liga Hiszpańska, jest Euroliga i dlatego cały czas siedzimy w koszykówce, podglądamy najlepszą ligę oczywiście europejską, podglądamy Eurocup, podglądamy Ekstraklasę i NBL. Wszystko nas interesuje, no a jeżeli mamy czas, to jak najbardziej właśnie chcemy na żywo oglądać Andrzeja czy Michała w akcji. I tak jak dzisiaj, no mieliśmy chwilkę czasu, przyjechaliśmy tutaj i naprawdę bardzo dobry mecz zobaczyliśmy, do tego wygrany i trzymam mocno kciuki za Legię, aby te koło zamachowe ruszyło i żeby złapali taki rytm i najbliższy mecz ze Stargardem, żeby też był wygrany. A jak ty to czujesz, Junior, jak to jest lepiej, jak tata z mamą przyjeżdżają, właśnie mama z tatą jak przyjeżdżają? Czujesz większą presję, czy nie? Czy już się do tego przyzwyczaiłeś? Oczywiście, że lepiej. Nie, presji. Dobra, nie dyplomatyczna odpowiedź. Nie, presji nie czuję. Tyle mam farta, że rodzice mnie wspierają w każdej kwestii, czy to boiskowej, czy życiowej. Dlatego jestem bardzo wdzięczny za to. I tak naprawdę dodają mi po prostu większej energii, presji nie czuję żadnej, bo tak naprawdę od młodego już siedzimy w tym wszyscy razem. Tylko nie, nic, tylko cieszę się, że przyjechali, możemy teraz troszeczkę spędzić czasu. Właśnie. No, tego jest tak mało czasami. Ja jeszcze tutaj, no bardzo ważne, ja myślę, że przyjedziemy do domu pewnie i będziemy wracać do tego meczu. Co mogło być lepiej, kiedy, gdzie, jak, ale ja myślę, że przede wszystkim te spotkanie, też porozmawianie o innych rzeczach, to też jest bardzo ważne. Każdy jest tylko człowiekiem, wiadomo, że potrzebujemy tego kontaktu, dlatego następny mecz może się wybierzemy do Zielonej Góry, do Michała. O, właśnie. Zobaczyć go, liczymy na dobrze, to, że dostanie... Michała wspominamy. Tak, tak, że dostanie wreszcie te minuty i będzie mógł po prostu pokazać swój potencjał też, dlatego... No nic, koszykówka, koszykówka i koszykówka. Tak, no znaczną część życia poprzednia generacja rodziny Pluta poświęciła dla tutaj tej najmłodszej generacji, dwóch braci. A takie ostatnie pytanie jeszcze, też troszkę rodzinne. Bardziej wymagającym szkoleniowcem jest mama czy bardziej tata? Dobre pytanie. Myślę, że działamy wszyscy jako jedna wielka drużyna, tak? Dlatego, coaching staff. Tak, coaching staff. A więc wydaje mi się, że jest wszystko... Znaczy, ja proporcje są właściwe. Jest tak, jak pierwszy trener zawsze z drugim trenerem się dogadują. Nie wiem, kto jest pierwszym, kto jest drugim, ale zawsze są po tej samej stronie. Ale ja myślę, że to faktycznie tak jest, że ta współpraca, bo pracujemy z moją żoną oczywiście dziennie, spędzamy, nie wiem, 5-6 godzin na hali. Szkolenia, szkółki. Tak, i współpracujemy po prostu razem i faktycznie czasami tego, co ja nie widzę, to akurat moja Justyna widzi i to jest bardzo ważne. Ja mam bardzo duży szacunek do, zawsze miałem do oczywiście trenerów, do trenerów asystentów, bo to są bardzo ważni ludzie, którzy też robią często czarną pracę, taką, dają informacje na temat zawodnika, co powinno być to, a może być spróbował to, tamto, że ja mam bardzo duży szacunek i fajnie, że to tak wszystko rodzinnie z tą koszykówką idzie. I tak jak powiedziałem, oby zdrowie dopisywało, oby te kontuzje omijały chłopaków, no i co? No właśnie, dzisiaj mieliśmy bardzo familijny program, bardzo familijną piątą kwartę. Jeden z ojców zwycięstwa numer 4. 4-1 mają bilans legioniści. Kolejne nasze spotkanie w piątej kwarcie, już w najbliższą niedzielę, zaraz po spotkaniu ze Spójnią Stargard. I powiem Państwu już teraz, że to też będzie family business w baskecie, dlatego że będą Wiktor Grudziński, Dominik Grudziński, a i jeszcze jednemu koszykarzowi musimy dzisiaj pogratulować. To też rodzinna sprawa, bo kiedyś tata grał w Legii. Świetne spotkanie Maxa Wilczka i w ataku, i w obronie. Bardzo dziękuję. Dokładnie. Takim dziękuję. Gościom. Bardzo mi Andrzej Pluta senior, dziękuję Andrzej bardzo. Pluta junior, Wojtek Michałowicz. Kłaniam się. Do zobaczenia w kolejnej piątej kwarcie w niedzielę.